Ewangelii świętego Jana, rozdział 17. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Słyszymy te słowa swoistej modlitwy Jezusa. Świat ludzi zapatrzonych w tylko to, co ziemskie, znienawidził uczniów Jezusa, bo oni nie pasują do tego świata, do tego światowego stylu życia. Ten świat bez Boga to niestety rzesze tych ludzi, co nie odkryli swojej duchowej więzi z Bogiem. Oni raczej wolą i nieustannie próbują zagarnąć coś tylko dla siebie. Próbują wykorzystywać ludzi wokół siebie. Wszystko jest okej, jeśli służy moim interesom, ale gdy to się nie udaje, wpadają w nienawiść, potrafią niszczyć, potrafią być okrutni, bezwzględni, nie chcą uwalniającej miłości Boga. Kiedyś przeczytałem w jednym z komentarzy do Ewangelii, że to jest mechanizm często spotykany w wielu środowiskach. Albo jesteś z nami, nam służysz, do nas należysz, albo będziesz naszym wrogiem. Bolesna diagnoza i bolesna postawa. Bo widać, jak wielkie zniewolenie jest w sercu tego, co kieruje się taką nienawiścią w swoich ważnych decyzjach. Albo ze mną, albo Cię będę nienawidził. Czyż taki człowiek nie dochodzi do znienawidzenia nawet samego siebie? Uczeń Chrystusa, żyjący w prawdzie, nigdy nie będzie chciał posiadać innych, nie będzie chciał ich traktować jak swoją własność. Panie Jezu Chryste, dzisiaj pragniemy razem z Maryją nie tylko odkryć w Tobie swoją wolność, lecz także zaświadczyć o niej przed tymi, którzy żyją w niewoli i innych zniewalają. Maryjo, pomagaj mówić mi w swoim sercu, że chcę służyć, że pragnę być dla Pana, dokładnie tak jak Ty to czynisz, Maryjo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.